Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Widzimy się o 17. Temat naszego dzisiejszego spotkania nie jest łatwy, ale jest niezwykle ważny, bo będziemy rozmawiać o chorobie, o umieraniu i o bólu. Wraz z naszymi gośćmi zastanowimy się, jak wygląda opieka nad pacjentem w ostatnim etapie życia, w jaki sposób można najlepiej pomóc choremu i jego bliskim, a także jakie wyzwania stoją przed medycyną paliatywną i hospicyjną. Dzisiaj mam zaszczyt porozmawiać z osobami, które z tymi trudnymi doświadczeniami muszą się mierzyć każdego dnia w ramach swoich obowiązków. A naszymi gośćmi są pan rektor, pan profesor doktor habilitowany Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Collegium Medicum. Witam serdecznie pana rektora. Pani profesor doktor habilitowana Beata Tobiasz-Adamczyk z Zakładu Socjologii i Medycyny w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie panią profesor. Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Leppert, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej. Pan profesor doktor habilitowany Jerzy Wordliczek, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej. Pani doktor Jolanta Stokłosa, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Świętego Łazarza w Krakowie. Oraz pan doktor Tomasz Grondalski, naczelny lekarz Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Świętego Łazarza w Krakowie. Szanowni Państwo, zanim zacznę, to chciałam jak zawsze zaprosić Państwa do aktywnego udziału w naszym spotkaniu. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, proszę wpisywać je w komentarzach. Będziemy na nie sukcesywnie odpowiadać. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest książka Integralna troska o chorego u kresu życia pod redakcją pani Agnieszki Bertman-Wierzchowskiej, Wojciecha Kochana i Józefa Stali. Jest to książka, która jest podsumowaniem 5 konferencji, które na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń Uniwersytetu Jagiellońskiego: Opieka paliatywna i hospicyjna, medycyna, humanizm, wolontariat. I chciałabym nasze spotkanie rozpocząć od paru słów na ten temat. Dlaczego dyskusja na temat opieki paliatywnej jest tak ważna? I z tym pytaniem zwracam się do pana rektora Grodzickiego. Ja mam drobne problemy z połączeniem, nie wiem, czy mnie słychać w ogóle, ale to jest problem, słychać na razie. Ja się cieszę i dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że temat jest, powiedzmy, bardzo na czasie, szczególnie na czasie, biorąc pod uwagę sytuację, jaką demograficzną, znaczy zdrowotną, epidemiologiczną mamy w Polsce i na świecie. Problem opieki hospicyjnej, opieki paliatywnej, na pewno tutaj są znacznie lepsi specjaliści ode mnie w postaci pani doktor Stokłosy, doktora Grondalskiego, profesora Leperta czy profesora Wordliczka, którzy mają kontakt z tą dziedziną medycyny na co dzień. Ja mogę powiedzieć z perspektywy geriatry, internisty, że jest to w mojej ocenie problem, który świadczy tak naprawdę o jakości opieki medycznej w danym kraju, w danym społeczeństwie. To znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie mieć dobrze, jeżeli mamy dobrze rozwiniętą, jeżeli rozumiemy potrzeby medycyny paliatywnej, to świadczy to o tym, że ten system opieki jest dostosowany do potrzeb naszych chorych. I wtedy rzeczywiście możemy się pochwalić tym, że ten system, w którym pracujemy, w którym działamy, jest dobry. To dotyczy oczywiście wszystkiego, nie tylko opieki medycznej, to dotyczy również kształcenia kadr medycznych i to na każdym szczeblu, na każdym stopniu, na każdym kierunku. To dotyczy organizatorów systemu, a więc nie tylko dyrektorów szpitali, ale również Narodowego Funduszu Zdrowia, ministra zdrowia. I w mojej ocenie ten system w Polsce jest bardzo daleki od ideału. W wielu kwestiach oczywiście on jest daleki, ale szczególnie w tej kwestii, jeżeli chodzi o medycynę paliatywną,
to niestety bardzo wiele nam brakuje do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy dobrze zorganizowani i pacjenci wymagający tej opieki, to taką opiekę otrzymują, jaką powinni dostać. I to głównie to się opiera w mojej ocenie na entuzjazmie ludzi, dzięki którym te konferencje, ale ten system działa. I tutaj ogromne słowa podziękowania do wszystkich, którzy zaangażowali się w opiekę medycyny paliatywnej w Polsce, bo to jest relatywnie nowa dziedzina, aczkolwiek potrzeby są ogromne i bardzo, bardzo stare, bym powiedział, to znaczy widzimy te potrzeby od wielu, wielu lat. Więc ja tyle tytułem wprowadzenia nad roli w ogóle i potrzeby organizowania i zwracania uwagi na opiekę hospicyjną, na opiekę paliatywną w szerszym tego słowa znaczeniu. Gubimy chyba dźwięk, panie rektorze. Ja już, że tak powiem, swoją wypowiedź zakończyłem. Nie wiem, czy ona była słyszalna, dlatego się boję tutaj o to połączenie, ale... Ostatnie zdanie, jakbym mogła prosić o powtórzenie, bo tutaj nam... Ja ostatnie zdanie to tylko słowo podziękowania dla wszystkich, którzy zajmują się opieką paliatywną w Polsce, którzy organizują, którzy poświęcają... No swój, powiedziałbym, to nie tylko jest praca, to jest w mojej ocenie w przypadku tych osób powołanie, to jest poświęcenie swojego życia dla tej dziedziny. To nawet nie chciałbym powiedzieć, że to jest zawód, czy to jest praca. To jest po prostu znacznie więcej i za to dziękuję w imieniu swoim, ale w imieniu również, myślę, że pacjentów bo i rodzin pacjentów, bo to są te osoby najbardziej dotknięte również chorobą. Nie tylko pacjent, ale cała jego rodzina cierpi wtedy. Tak jak powiedziałam, książka jest takim podsumowaniem tych 5 edycji konferencji. Czy mogłabym prosić o przybliżenie nam głównych tematów poruszanych podczas poprzednich edycji? I tutaj z tym pytaniem kieruję się do pani profesor Tobiasz Adamczyk. Tak, panie redaktor, bo chciałam zauważyć, wszystkie 5 konferencji było organizowane w oparciu o takie trójwymiarowe podejście, które świadczy też o tym, że patrzymy na opiekę paliatywną i na opiekę hospicyjną z wielu perspektyw dotyczących różnych dziedzin. Ta medycyna reprezentowana jest przede wszystkim przez lekarzy zaangażowanych w codzienną pracę w hospicjum, ale także geriatrów, gerontologów, specjalistów dotyczących spraw związanych z organizowaniem codziennej pomocy osobom terminalnie chorym, ale także specjalistom zajmującym się walką z bólem. Jeżeli by pani była uprzejma pokazać poszczególne przeźrocza, to tak, ja bym zwróciła uwagę, jakie zagadnienia były poruszane w poszczególnych edycjach. Pierwsza edycja była w 2015 roku, dotyczyła ogólnych zagadnień opieki paliatywnej i hospicyjnej i oprócz wielu elementów związanych właśnie z pokazaniem szerokiemu gronu osób, również nie związanych bezpośrednio z tą działalnością medyczną, pokazania, jak wiele różnych dyscyplin, jak wielu specjalistów różnych dziedzin jest związanych z tą opieką. Miała również według mnie i każda kolejna edycja miała na celu walkę z pewnymi stereotypami, uprzedzeniami, a także negatywnymi wyobrażeniami, czym jest hospicjum i czym jest opieka nad osobami terminalnie chorymi. Druga konferencja, można prosić, druga konferencja była poświęcona zagadnieniom współczesność, a problemy śmierci i umierania. Temat tabu, temat, który również jest jakby nieobecny w dyskursie, ogólnym dyskursie społecznym i tutaj przede wszystkim zwracamy uwagę na różne perspektywy podchodzenia do śmierci, umierania z perspektywy filozofa, psychologa, socjologa, lekarza, różnych specjalności, pielęgniarki, ale też przede wszystkim
osób, które bezpośrednio codziennie pracują z osobami terminalnie chorymi, głównie w hospicjum. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji, ale także w kolejnych edycjach było wiele uwagi poświęcanych właśnie udziału wolontariuszy w opiece nad osobami terminalnie chorymi. Na przykład w pierwszej konferencji swoimi doświadczeniami z opieki nad tymi osobami dzielili się młodzi wolontariusze, studenci różnych uczelni krakowskich. Potem w kolejnych konferencjach te doświadczenia były wyrażane również przez inne osoby, które uczestniczyły w opiece nad osobami terminalnie chorymi jako wolontariusze, dzielili się swoimi przeżyciami, ale także wskazywali, co ta opieka terminalna dla nich znaczy. Trzecia edycja konferencji była poświęcona na właśnie komunikowanie się z osobami terminalnie chorymi, komunikowanie się nie tylko poprzez rozmowę prowadzoną przez różnych przedstawicieli personelu medycznego z osobami, pacjentami w stanie terminalnym, ale także poprzez próby pokazania, jak trudne są rozmowy z członkami rodzin, z rodzicami umierających dzieci. I tutaj zastanawiano się przede wszystkim nad tym, jak z różnych perspektyw, z różnych doświadczeń można wysnuć pewne nowe spojrzenie czy nowe propozycje, jak ta rozmowa ma się toczyć, czy jak te rozmowy, bardzo trudne rozmowy mają się toczyć. Czwarta i piąta edycja. Czwarta edycja była poświęcona takiej jakby dokładnej analizie udziału różnych grup zawodowych w opiece terminalnej. Tutaj zwracano przede wszystkim uwagę również na to, że początkowo opieka hospicyjna wiązała się z opieką nad chorymi nowotworowymi, natomiast późniejsze jakby doświadczenia pokazały, że ta opieka obejmuje również inne grupy chorych. Także rozważano rolę lekarzy rodzinnych w opiece terminalnej i znowu rolę pielęgniarki, rolę wolontariuszy w różnych aspektach właśnie tej zmieniającej się też opieki terminalnej. I ostatnia edycja, edycja piąta, która była traktowana jako jubileuszowa, to właśnie bardzo ważny temat, jestem ważny do ostatnich dni życia, czyli też zwrócono uwagę, że ten, który znajduje się w stanie terminalnym, jest dla otoczenia ważny do ostatniej chwili życia i też pokazania z różnych perspektyw, czy to medycznych, czy właśnie psychologicznych, ta relacja z chorym umierającym powinna przebiegać, jak powinna być utrzymana. W każdej edycji towarzyszyły trzy logiczne warsztaty psychologiczne, głównie ukierunkowane na osoby, które bezpośrednio pracują z tego typu chorymi i te warsztaty psychologiczne też uczyły przede wszystkim podstawowych zasad komunikacji z pacjentem, współdziałania w zespole, współdziałania w ramach takiej instytucji jak hospicjum. Także w ten sposób wyglądało to 5 edycji. Niestety w 2020 roku na skutek sytuacji epidemiologicznej ta 6. edycja nie udała się, aby ją zrealizować. Tyle. Jeżeli chodzi o 6. edycję, to z informacji, które otrzymałam, jest zaplanowana na październik tego roku. I tutaj prośba do rektora Grodzickiego, czy już wiemy, jaki będzie temat i co będzie przedmiotem tej 6. edycji? No myślę, że w tym roku nie da się zapomnieć, nie da nie powiedzieć o tym, o wnioskach, które płynęły i płyną na co dzień z pandemii. I tutaj jakby 3 sesje, które planujemy, te główne,
Pierwsza to właśnie wnioski, które dla opieki paliatywnej płyną i to rzeczywiście jest ogromny problem. Myśmy obserwowali pacjentów z chorobami nowotworowymi w tej ostatniej fazie życia, którzy umierali w samotności. I to był w mojej ocenie największy problem, właściwie nierozwiązywalny. Bo z jednej strony no, chcieliśmy tym chorym zapewnić pełen komfort, kontakt z rodziną, a z drugiej strony nie mogliśmy tego zrobić ze względu na ograniczenia epidemiologiczne. Myślę, że to jest ogromne pytanie, jak różne ośrodki sobie z tym radziły, jak powinniśmy sobie z tym radzić również na przyszłość, czego nas to nauczyło. Problem drugi, którego nie poruszaliśmy do tej pory w sposób szczególnie znaczący, a chcielibyśmy w tym roku poruszyć, to jest problem opieki hospicyjnej u dzieci. Rzeczywiście bardzo trudna materia, bardzo, bym powiedział, delikatna i tutaj problem z jednej strony perspektywy dziecka, chociaż tego na pewno nie umiemy oddać i nie potrafimy zrozumieć, problem rodziców, no i problem nas, którzy, czy osób, które się bezpośrednio dzieckiem i rodziną zajmują. Więc ten problem i tutaj pan doktor Dangels, założyciel Hospicjum dla Dzieci w Warszawie, zgodził się wziąć udział w tej konferencji. Tutaj myślę, że jego doświadczenia wieloletnie w tym zakresie będą szalenie cenne. No i na koniec taka sesja poświęcona też stanom w fazie terminalnej życia w chorobach nienowotworowych. My jesteśmy nauczeni, przywiązani do tego, że opieka paliatywna dotyczy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Natomiast od lat też próbujemy przekonać kardiologów, nefrologów, pulmonologów, że, no już nie powiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia też, o tym, że no, to nie tylko są choroby nowotworowe, które są przyczyną cierpienia i bólu w ostatniej fazie życia. I chcielibyśmy tutaj sesję poświęconą właśnie tym stanom nienowotworowym poświęcić. Oczywiście, że będą warsztaty, będzie okazja wymiany doświadczeń. Ciągle nie wiemy, jak to zorganizujemy, czy uda nam się zrobić w formie stacjonarnej. Raczej nie, taki bym dzisiaj był ostrożny w takich deklaracjach. Być może tak zwanej, krótko mówiąc, hybrydowej, to znaczy takiej formie, że część osób mogłaby uczestniczyć na miejscu, część osób byłaby zdalnie, mogłaby brać udział. No i ostatnia forma, najbardziej chyba realna, wydaje się dzisiaj, że to będzie miało charakter takiej konferencji tylko i wyłącznie zdalnej. No i wtedy będziemy starali się tą konferencję, która jest planowana na 26 października tego roku, ale wtedy będziemy ją raczej rozkładać na 3 dni, żeby popołudniami taką sesję organizować, ale tą decyzję podejmiemy no, późną wiosną, być może w lecie, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna. Natomiast jako wprowadzenie do tej konferencji, to zgodził się wystąpić magnificencja rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Popiel, z wykładem, którego tematu jeszcze nie zdradził, ale chcielibyśmy poruszyć temat umierania w literaturze, w malarstwie, a więc taki humanistyczny wykład, który byłby wykładem wprowadzającym. Powiedzieliśmy o konferencjach, powiedzieliśmy o zbliżającej się, o konferencjach, które się już odbyły, powiedzieliśmy o planach na przyszłość. Chciałabym teraz zapytać o to, jak obecnie działa opieka paliatywna w Polsce. Tutaj kieruję pytanie do pana doktora Grondalskiego. No więc odbiorcami opieki paliatywnej i hospicyjnej są chorzy, osoby cierpiące na nieuleczalne schorzenia w bardzo zaawansowanym, postępującym stadium, w okresie, gdy właściwie wyczerpują się już możliwości leczenia przedłużającego życie. Podstawowym celem tej opieki jest utrzymanie jak najlepszej jakości życia, pomimo postępu ciężkiej choroby, co jest oczywiście realnie możliwe dzięki łagodzeniu cierpienia we wszystkich obszarach, w jakich funkcjonuje osoba ludzka, w takiej sferze psychicznej, poprzez leczenie bólu i innych dokuczliwych objawów,
w sferze emocjonalnej, społecznej, a nawet tej, która no, częściej wymyka się lekarzom i pielęgniarkom, czyli w tej sferze duchowej. Zasadniczą cechą tej opieki jest jej interdyscyplinarność, wielozespołowość, angażująca zespół wielu profesjonalistów medycznych, poza lekarzami i pielęgniarkami także psychologów, fizjoterapeutów, opiekunów czy osoby duchowne. Aktualnie do dyspozycji mamy trzy formy opieki paliatywnej i hospicyjnej, które są refundowane w naszym kraju. Możliwe są konsultacje w poradni medycyny paliatywnej w okresie, gdy chory pozostaje pod opieką lekarzy innych specjalności także, zwykle na wcześniejszym etapie chorowania, gdy jest bardziej samodzielny w zakresie podstawowych, codziennych czynności. Drugą formą preferowaną przez pacjentów wymagających szerszej pomocy jest tak zwane hospicjum domowe, czyli coś na kształt szpitala w domu, gdzie cały zespół hospicyjny odwiedza chorego tak często, jak on tego potrzebuje, nawet codziennie. A dodatkowo lekarz i pielęgniarka pozostają w takiej gotowości pod telefonem i w dyspozycji do realizacji pilnego wyjazdu na domową wizytę interwencyjną. Dzięki takiej organizacji opieki można uniknąć większości niekoniecznych pobytów w szpitalu pod koniec życia chorego. I trzecią formą opieki to opieka na oddziałach i analogicznie funkcjonujących w hospicjach stacjonarnych. Adresowane są one do osób, które nie mogą pozostać z różnych przyczyn w swoich domach, zwykle wymagających specyficznego leczenia. Podmioty opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce obejmują opieką niemal 100 tysięcy chorych rocznie. 2/3 z nich stanowią pacjenci opieki domowej, a około 1/3 to chorzy opieki stacjonarnej. Przeciętny czas objęcia taką opieką w opiece domowej zwykle nie przekracza 2 miesięcy i 1 miesiąca w opiece stacjonarnej. Niemal 1/4 pacjentów jest wypisywana po ustaleniu optymalnej terapii, pozostała 3/4 umiera. Niestety dostępność opieki paliatywnej w naszym kraju jest daleka od wystarczającej, co wynika z istniejących limitów świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, a także z ograniczeń tak zwanego koszyka świadczeń, jedynie do tych niektórych wybranych rozpoznań, na przykład chorób nowotworowych, zaawansowanych odleżyn czy niektórych schorzeń neurologicznych. W efekcie takich rozwiązań niemal połowa populacji osób dorosłych, którzy mogliby skorzystać z włączenia do opieki paliatywnej i hospicyjnej, tutaj pan profesor mówił o kardiologii, jak najbardziej zgadzam się, nie ma dostępu do nieodpłatnych, refundowanych świadczeń. Co więcej, z niedawno opublikowanych badań w Polsce 1 na 7 osób kierowanych do opieki stacjonarnej umiera czekając w kolejce, czyli ten system jest niewydolny. Dlatego moim zdaniem konieczne jest szerokie zaangażowanie nie tylko podmiotów specjalistycznej opieki paliatywnej i hospicyjnej, ale całego systemu opieki zdrowotnej w opiekę paliatywną na tym jej podstawowym poziomie, tak żeby wyjść naprzeciw rzeczywiście wszystkim, którzy potrzebują tej opieki i mogą z niej skorzystać. Dziękuję panie doktorze. Już wspomniał pan o aspekcie, o który chciałabym dopytać. Jakie są kierunki, wyzwania, jakie są potrzeby systemu opieki paliatywnej w Polsce? I tutaj chciałabym, zwracam się do profesora Leperta z prośbą jeszcze raz odpowiedź. Dzień dobry państwu. Na wstępie bardzo dziękuję pani redaktor, ale też władzom, przede wszystkim Collegium Medicum, obecnemu panu rektorowi, panu profesorowi Tomaszowi Grodzickiemu, ale także szanownym gościom obecnym, panu profesorowi Jurkowi Orliczkowi, pani profesor Beacie Tobiasz-Adamczyk i przyjaciołom z hospicjum z Krakowa, pani prezes Jolancie Stokłosie i panu doktorowi Tomaszowi Grondalskiemu za obecność. To jest bardzo duży temat, który pani redaktor wywołała i dosyć trudno w kilkuminutowej wypowiedzi zawrzeć te kierunki. One troszeczkę zostały już zarysowane przez moich przedmówców. Z takich praktycznych rzeczy to co powiedział pan magnificencja rektor, myślę, że kształcenie ciągle mamy tutaj wiele do zrobienia. Nie we wszystkich uniwersytetach mamy
jednostki medycyny paliatywnej czy opieki paliatywnej, które przygotowują lekarzy do pracy z tymi pacjentami, a jest to bardzo, myślę, istotny element, bez którego pewnie nie będziemy mogli myśleć o takim szerszym rozwoju naszej opieki. No, czynimy starania, aby w każdym uniwersytecie medycznym w Polsce, czy w każdym kolegium medicum taka jednostka powstała i żeby wszyscy studenci medycyny przeszli taki przynajmniej podstawowy właśnie kurs opieki paliatywnej. Ta sytuacja jest nieco lepsza, jeżeli chodzi o studentów Wydziałów Nauk o Zdrowiu, którzy mają jakby zapisane już w rozporządzeniu tą konieczność kształcenia w tym zakresie, także tutaj jest to nieco lepiej. Drugi kierunek to chyba trochę tu nawiążę do tego, co pan doktor Grondalski mówił, że w Polsce nie najgorzej rozwinęliśmy specjalistyczną opiekę paliatywną, pomimo tych barier, o których pan doktor wspomniał, które wynikają może i z problemów organizacyjnych, ale niestety też nieuporządkowanych do końca kwestii sposobu finansowania i pewnych ograniczeń, które tam się znajdują, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, ale to, że tutaj pan doktor szeroko to potraktował, że cały system opieki zdrowotnej w jakiś sposób powinien wesprzeć tą naszą dziedzinę. I to chyba jest takie bardzo trafne ujęcie. Troszkę zapomnieliśmy właśnie, że istnieje coś takiego jak podstawowa opieka paliatywna, którą mogą zapewniać nam na przykład geriatrzy, czy lekarze rodzinni, czy onkolodzy, czy inni specjaliści. I myślę, że my za mało jako środowisko też wspieraliśmy te grupy. Myślę, że tutaj szczególnie chyba tu refleksja dla nas taka, aby poprawić też sposób współpracy z podstawową opieką zdrowotną, bo wydaje mi się, że tak jak mówimy, że podstawową rodzajem opieki paliatywnej jest opieka domowa, tak tutaj no, to jest niezbędne, żebyśmy razem współdziałali właśnie z POZ-em, z lekarzami rodzinnymi. Także to jest niezwykle istotny element. No i trzecie, co tak myślę, nie mówiliśmy o tym, ale to jest chyba niezwykle ważne, może pan rektor troszeczkę do tego nawiązał, że potrzeba jest integracji, potrzeba jest tego, żebyśmy byli częścią jak gdyby różnych działań, żeby opieka paliatywna była zintegrowana z innymi dziedzinami. Wydaje mi się, że tu jest bardzo dobra koncepcja tej tak zwanej wczesnej opieki paliatywnej, kiedy można właśnie konsultować chorych na etapie leczenia właśnie przyczynowego, no w naszym kraju głównie przeciwnowotworowego, bo to ciągle dominują pacjenci właśnie z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Także myślę, że integracja i właśnie koncepcja wczesnej opieki i tak przedstawianie naszej opieki nie tylko jako, oczywiście nie należy tego jakby unikać, tych trudnych kwestii opieki ostatniego okresu życia, bo to jest wpisane w opiekę paliatywną czy hospicyjną, ale właśnie mając na względzie takie podejście właśnie wspólne, integracyjne różnych dziedzin i aby to było również na wczesnym etapie, kiedy możemy też jak gdyby więcej zaproponować pacjentom, bo możemy wówczas myśleć właśnie o tym, o czym też wiele się dyskutuje, czyli tak zwanym planowaniu opieki z wyprzedzeniem, kiedy można po prostu skuteczniej pomóc choremu, można przedyskutować różne kwestie, które są trudne, miejsce na przykład sprawowania opieki preferowane przez pacjentów, przez rodziny, cele. I to również sprzyja uniknięciu tej tak zwanej terapii daremnej, która no się zdarza, może nie tak często, ale też no nie służy pacjentom. I na koniec jeszcze chciałem może nawiązać do tych konferencji, o których pani profesor mówiła. I właśnie też państwu podziękować, że jednak z tych konferencji krakowskich przebija taki głęboki humanizm. I to wydaje mi się w dobie no, tego świata, który jest, wiemy jaki, techniczny bardzo, to czasem oczywiście jest potrzebne nam, ale
Myślę, że Państwo tymi konferencjami wprowadzacie taki element też właśnie humanizmu. To, co Pan Rektor mówił, że będzie odniesienie właśnie do literatury, do malarstwa, ale to, co zauważyłem na poprzednich konferencjach, to takie szerokie bardzo spojrzenie, też spojrzenie właśnie socjologiczne, które może też troszkę powinniśmy bardziej zauważać i jednak szerzej spojrzeć na tą, myślę, trudną, ale też fascynującą dziedzinę medycyny i opieki. Dziękuję bardzo. Wspominał Pan profesor o zintegrowanej medycynie i tu chciałabym prosić o rozwinięcie, czym jest zintegrowana medycyna paliatywna czy hospicyjna i jakie ma znaczenie w leczeniu, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem leczenia bólu. I prosiłabym o, tutaj pytanie swoje kieruję do profesora Worgliczka. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. I proszę Państwa, rzeczywiście w sumie no poniekąd na to pytanie odpowiedziała zarówno doktor Rondalski, jak i profesor Lepet, mówiąc o tym, że wykorzystujemy rzeczywiście bardzo szeroko ten model medycyny zintegrowanej, a więc tego rodzaju praktyki medycznej, która, że tak powiem, do tej medycyny konwencjonalnej włącza elementy medycyny komplementarnej, a więc ten, który ma pewne podstawy naukowe, zwłaszcza w obszarze nauk podstawowych, na przykład akupunktura, czy różnego rodzaju działania o charakterze osteopatii, jak i pewne elementy medycyny alternatywnej, która oczywiście jest dyskutowana z uwagi na to, że to jest ten rodzaj medycyny, gdzie tak naprawdę dowodów naukowych nie ma, niemniej jednak dość istotną rolę odgrywają przekonania, wiara, religia, gdzie ten element, no zwłaszcza placebo, będzie rzeczywiście dość istotny. Jeżeli chodzi o samo leczenie bólu, no to oczywiście musimy pamiętać o tym, że to, co jest dla nas teraz istotne, to no, wielowymiarowe podejście do leczenia bólu, gdzie no, nie leczymy tylko bólu, przede wszystkim leczymy osoby. A więc wykorzystujemy wszystkie te możliwości, które będą oddziaływały na te obszary, o których wcześniej mówił Tomek Rondalski, więc nie tylko ten element somatyczny, a więc ból czy cierpienie, ale również tą sferę duchową, sferę socjalną, społeczną, co jest niezmiernie ważne. Dlaczego? Dlatego, bo proszę Państwa, jeżeli zestawimy sobie to, co się współcześnie w świecie dzieje i że te badania, które były prowadzone między innymi przez taką dużą grupę roboczą, która została powołana 2 lata temu przez redakcję Lanceta, okazuje się, że z powodu, czy też w cierpieniu umiera w świecie, przynajmniej w tej części cywilizowanej świata, która jest podlega badaniu i analizie, umiera 25 milionów osób, natomiast cały czas w cierpieniu o wymiarze rzeczywiście bardzo istotnym, a więc z tym bólem, który jest co najmniej silny albo nawet bardzo silny, w świecie, że tak powiem, funkcjonuje 35 milionów. To jest ogromny problem. Zwłaszcza problem jest związany z tym, że tak jak wcześniej już mówił o tym pan rektor, to nie jest tylko i wyłącznie problem chorych ginących z powodu choroby nowotworowej, ale też chorych, którzy cierpią z powodu chorób nienowotworowych i znajdują się w terminalnym stanie, które może czasami trwać bardzo długo. Proszę no, zwrócić uwagę na fakt, że nawet do 80% no cierpią z powodu dolegliwości bólowych, z niewydolnością serca, z chorobami układu nerwowego, ludzie, którzy są zainfekowani wirusem HIV, czy wreszcie chorzy, którzy są poddawani przewlekłym dializom, a więc przy tych terminalnych stanach niewydolności nerek. Dodatkowo to, co jest istotne i co jest niezwykle pomocne w takim kompleksowym, wielowymiarowym leczeniu bólu, to jest to, że no niestety świat jest teraz opanowany przez zjawisko tak zwanej opioidofobii, a więc lęku przed stosowaniem leków opioidowych. To oczywiście ma swoje dość konkretne podstawy. Musimy pamiętać o tym, że te ostatnie dane z dwóch lat, a więc z roku 2018-2019 jasno pokazują, że w samych Stanach Zjednoczonych z powodu stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych, oczywiście w celu niekoniecznie akurat uśmierzania bólu, ale przede wszystkim przez osoby uzależnione, umiera rocznie 67 tysięcy ludzi, a więc umiera średniej wielkości miasto. I to jest związane nie z lekami, które są lekami syntetycznymi, a więc tymi wytwarzanymi
przez przemysł farmaceutyczny. Jest to dwukrotnie większa liczba zgonów niż tych, którzy są uzależnieni od na przykład od kokainy. Musimy o tym pamiętać. I to jest może przyczyna tego, że blisko 40% pacjentów zarówno z chorobą nowotworową, jak i z tymi chorobami nienowotworowymi, z bardzo silnym bólem pozostaje bez leczenia tego bólu, bez skutecznego leczenia bólu. I tutaj rzeczywiście bardzo istotne jest to, no, że wprowadza się ten taki wielowymiarowy, wielospecjalistyczny leczenie tego bólu, czy też uśmierzanie bólu, gdzie tylko nie że są w ten proces zaangażowani nie tylko lekarze, którzy zajmują się no, zawodowo leczeniem bólu, ale są zaangażowani fizjoterapeuci, są zaangażowani psycholodzy, są zaangażowani rehabilitanci, a więc jest to rzeczywiście takie bardzo szerokie leczenie bólu. Zresztą no, wystarczy powiedzieć, że ukazały się ostatnio takie publikacje już w tym roku w styczniu no, w jednym z podstawowych czasopism dotyczących, czy zajmujących się leczeniem bólu, a mianowicie Pain Medicine, gdzie taka grupa terapeutów zajmujących się medycyną bólu z Uniwersytetu w Cleveland no, opublikowała badania na bardzo dużej grupie pacjentów cierpiących z powodu zarówno bólu nowotworowego, jak i nienowotworowego, gdzie okazuje się, że rzeczywiście istotnie korzystnie wpływa na funkcjonowanie tych pacjentów, zarówno na jakość życia, jak i na występowanie depresji, jak i na próby no, samobójcza, przede wszystkim na jakość postępowania przeciwbólowego, właśnie takie wielowymiarowe działanie, gdzie no, zespoły składające się ze specjalistów różnych dziedzin w sposób no, skuteczny działają, wykorzystując między innymi te elementy medycyny komplementarnej, jak masaż, jak muzykoterapię, jak akupunkturę, no i oczywiście podstawową farmakoterapię, ale z drugiej strony pozwala to na redukcję, na istotne zmniejszenie dawek, czy też stosowanych opioidów, co jest również istotne, ponieważ to jak gdyby wpisuje się w ten scenariusz związany z tym, że, no, że boimy się stosować opioidów. Oczywiście to nie jest tylko problem związany akurat ze Stanami Zjednoczonymi czy z Europą Zachodnią, no to jest również problem, który występuje również i u nas, o czym oczywiście doskonale jako ludzie zajmujący się problematyką leczenia bólu wiem. Dziękuję panie profesorze. Niejednokrotnie podczas naszej dotychczasowej rozmowy padało, że w centrum naszego zainteresowania zawsze jest pacjent i jest tutaj ta zintegrowana medycyna, która łączy poszczególne osoby, czy to lekarza rodzinnego, pielęgniarki i innych opiekunów. Chciałabym właśnie poruszyć temat tych relacji. Jakie znaczenie ma relacja między opiekunem i podopiecznym w opiece paliatywnej? I tutaj prosiłabym o odpowiedź panią profesor Beatę Tobiasz-Adamczyk. Zauważył pan rektor Grudzicki, wtedy kiedy ktoś z rodziny choruje tak naprawdę cała rodzina. Ale jest pytanie, kto jest opiekunem, czy kto pełni rolę opiekuna współcześnie. Oczywiście, że większość opieki spoczywa szczególnie w warunkach polskich na rodzinie. Wszystkie dane pokazują, że 80% opieki to opieka sprawowana przez członków rodziny, przy czym tutaj przede wszystkim ta opieka jest sprawowana przez kobiety. Natomiast też możemy powiedzieć, że część rodzin, która nie jest w stanie sprostać tym zadaniom, no odwołuje się do opiekunów formalnych, które że też mogą sprawować opiekę nad osobą terminalnie chorą i można też tutaj uznać, że chociażby ci wolontariusze, którzy wspomagają działalność hospicjum, codziennej działalności, pełnią taką rolę. Niemniej, ponieważ przede wszystkim ta relacja dotyczy opiekunów rodzinnych, a osób chorych, chciałam się na tej relacji jakby skupić. Oczywistym jest, że od tej relacji zależy wiele. Zależy jakość życia chorego, ale także zależy długość tego życia, jeżeli rodzina stara się spełnić wszystkie wymogi związane z opieką.
to jest zarówno opieka w sensie dostarczenia działań o charakterze instrumentalnym, czyli jeżeli choroba powoduje zaburzenia w stanie funkcjonalnym, powoduje, że osoba chora jest coraz bardziej niesamodzielna w czynnościach dnia codziennego, to rolą tego opiekuna jest zapewnienie możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb dnia codziennego. Ta działalność instrumentalna wiąże się chociażby z myśleniem o tym, czy wszystkie wymagania stawiane przez lekarza są realizowane, czy pacjent dostaje leki we właściwym czasie, ale też są związane z tym, że jest zapewniana chociażby wizyta kontrolna, czy wizyta domowa, którą trzeba przez członka rodziny załatwić dla osoby chorej. Można by założyć, że ta opieka czysto instrumentalna związana ze stanem funkcjonalnym jest bardzo ważna, ale według mnie ona pokrywa tylko część pewnych potrzeb pacjenta. Przede wszystkim najważniejsza jest ta opieka psychologiczno-społeczna, prawda? Czyli sytuacja, kiedy opiekun stara się towarzyszyć osobie chorej, osobie cierpiącej, osobie, która niejednokrotnie myśli o tym, że umiera, właśnie tą pomoc w myśleniu o tym, że ten członek rodziny również towarzyszy osobie chorej w tych wszystkich rozważaniach. Wiele badań tutaj mówi, że jest takie pojęcie samotności egzystencjalnej, że człowiek umierający, człowiek, który jest jakby świadom tego, że jest u kresu swojego życia, ma poczucie samotności, osamotnienia, ma poczucie, że jakby nici wiążące go z światem ludzi zdrowych, z otoczeniem zostały na zawsze zerwane. I tutaj właśnie rolą rodziny jest przede wszystkim, jak długo się da, jak długo jest to możliwe, pokazywanie, że ta osoba chora jest w dalszym ciągu częścią rodziny, częścią osób bliskich, żeby ta osoba miała poczucie cały czas przynależności do tej rodziny, towarzyszenie w każdej, jeżeli to jest możliwe, chwili, która tej osobie pozostaje. Musimy też pamiętać o tym, że rodzina, która doświadcza faktu, że jedna z tych osób w tej rodzinie jest osobą terminalnie chorą, przeżywa wiele lęków, przeżywa wiele jakby obaw dotyczących przyszłości, jak będzie wyglądało życie tej rodziny wtedy, kiedy ten chory odejdzie. Tutaj też jakby jest wiele scenariuszy, że rodzina musi czasami przedyskutować pewne zagadnienia dotyczące przyszłości, mimo że ma świadomość, że ten, z którym dyskutuje te zagadnienia, w najbliższym czasie może przestać być obecny w tej rodzinie. Niemniej to, co jest najważniejsze, to dawanie wsparcia, tego wsparcia emocjonalnego, tego wsparcia, które właśnie tak jak pokazywała ostatnia konferencja, jesteś ważny do ostatniej chwili, żeby chory miał do końca swoich dni poczucie, że rodzina troszczy się o niego. I też muszę powiedzieć, że z wielu jakby doświadczeń osób, które były wolontariuszami, opowiadały swoje doświadczenia związane z towarzyszeniem w odchodzeniu osobom właśnie w hospicjum, to dawanie wsparcia emocjonalnego, ale właśnie dawanie tej bliskości, nawet kontaktu czy trzymania za rękę w tych najtrudniejszych momentach było takim niezwykle ważnym doświadczeniem zarówno dla tej osoby odchodzącej, jak i dla tego wolontariusza, który temu zjawisku towarzyszył. To tyle, jeśli...
Poruszyła pani profesor temat śmierci i odchodzenia, więc chciałabym zapytać, w jaki sposób rozmawiać z chorym, jego bliskimi, również dziećmi na temat śmierci. Może skieruję pytanie do profesora, do pana doktora Grondolskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, problem naszej śmiertelności, zwłaszcza obecnie w naszych czasach trudnych, jest tematem unikanym przez większość pacjentów, ale także przez nas, profesjonalistów medycznych. Niestety przesuwanie, odkładanie rozmów na ten temat, czasem na ostatnie chwile życia chorego, nie rozwiązuje problemów egzystencjalnych pacjenta. Wręcz przeciwnie, pozostawienie chorego samego z pytaniami o niepewną przyszłość powoduje, że te problemy się nawarstwiają, pytania egzystencjalne stają się coraz trudniejsze do zmierzenia się i potęgują się objawy cierpienia duchowego. Wykazano w literaturze, że prawidłowe komunikowanie się z chorym w zakresie przekazywania także niepomyślnych informacji o niekorzystnym rozpoznaniu początkowo, później o trudnym leczeniu, niepomyślnej prognozie, a w końcu także o nadchodzącej śmierci, z reguły prowadzi do zmniejszenia niepewności pacjenta, ograniczenia tych nierealnych oczekiwań, lepszej stopniowej adaptacji do zmieniającej się sytuacji zdrowotnej chorego. I komunikowanie stwarza okazję do wyrażenia swej woli dotyczącej przyszłego leczenia, o czym mówili już przedmówcy, i dalszej opieki, gdzie będę leczony, w jaki sposób, a w rezultacie do poprawy, a nie do pogorszenia jakości życia. To jest taki paradoks, który w potocznym mniemaniu trudno do nas trafia. Badania dowodzą także, że większość ciężko chorych osób oczekuje takich trudnych rozmów od lekarza, od pielęgniarek, ale także od najbliższej rodziny. Niestety profesjonaliści zbyt rzadko podejmują takie tematy wystarczająco wcześnie, co jest błędem. Odkładanie trudnych rozmów naraża pacjentów na większe ryzyko niekoniecznych hospitalizacji, nieraz w ostatnich dniach życia, lub rozpoczynanie tej terapii, o której pan profesor Grodzicki mówił, daremnej, czy pan profesor Lepert, czy wręcz szkodliwej i uporczywej. Umiejętności dobrego komunikowania się, także w aspekcie tych najtrudniejszych tematów, można się nauczyć w czasie studiów, dlatego to szkolenie, zwłaszcza lekarzy, na kierunkach studiów medycznych jest niezwykle istotne, ale także pozostałych profesjonalistów. Uczymy się tego w trakcie szkolenia podyplomowego oraz w toku naszej praktyki. Rozmowy takie wymagają taktu, dostosowania słów do możliwości odbioru, percepcji pacjenta i niejako odpowiedniego dawkowania, tak jak lekarstwo, niepomyślnych wiadomości, podążając w tempie chorego, towarzysząc, ale i wspierając pacjenta. Nawet u kresu życia nie wolno mówić choremu, że się już nic nie da zrobić, że już nie jesteśmy bezradni. W rzeczywistości zawsze możemy coś zaoferować i tutaj ta rozmowa jest jednym z takich elementów. Nie mam tu na myśli jedynie możliwości skutecznej kontynuacji terapii lekowej, ale także wsparcie emocjonalne, duchowe, z którego pacjenci tak bardzo w tym okresie oczekują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wspomnieliśmy już o hospicjach i wolontariacie. Kim jest wolontariusz w hospicjum? Jaki jest wpływ na życie, jaki jest wpływ wolontariuszy na życie chorych i bliskich? Kieruję swoje pytanie do profesora Leperta. Myślę, że to jest bardzo ważna osoba, którą wymieniamy jako osobę, która wchodzi w skład zespołu naszego, mówiąc o lekarzach, pielęgniarkach, fizjoterapeutach, psychologach, pracownikach socjalnych, kapelanach. Wymieniamy także wolontariuszy. To są osoby, które poświęcają swój czas zupełnie bezinteresownie pacjentom i ich bliskim, rodzinom, ale również biorą często udział w różnych działaniach, które mają na celu edukację, czy różnego rodzaju innych działaniach, które pomagają w zbieraniu funduszy
na rzecz jednostek opieki paliatywnej czy hospicyjnej. Także ten zakres wolontariatu jest bardzo szeroki. Wydaje mi się, że to jest niezwykła rola wolontariuszy w naszej dziedzinie. To, co mówiła pani profesor Beata Tobiasz-Adamczyk, jak ważne jest wsparcie chorych, to emocjonalne, które tak naprawdę najczęściej zapewnia rodzina, ale wiemy, że i ta rodzina potrzebuje tego wsparcia i tym uzupełnieniem tego wsparcia tych bliskich tak ważnego jest właśnie wolontariusz często. On jest chorym, to co pani profesor mówiła, ta obecność. Może to jest taka bardzo prosta sprawa, wydaje nam się, ale dla chorego, tak jak pani profesor mówiła, który ma poczucie często osamotnienia, to właśnie chyba jest największe, najbardziej cenne, że ci bliscy są wokół pacjenta. Najczęściej to jest rodzina, ta biologiczna, ale to są często inne osoby, które są bliskie temu choremu, niekoniecznie krewni. I właśnie wolontariusze, których myślę, rola jest nie do przecenienia, którzy no, mają też, myślę, ogromny wkład w ten humanizm tej opieki, wkład w to, że ten pacjent może czuć się nadal potrzebny i może nadal jak gdyby też wzbogacać nas. Pan świętej pamięci, pan profesor Jacek Łuczak zwykł mawiać, że my otrzymujemy więcej od chorych niż dajemy. I wydaje mi się, że to jest taka niezwykle ważna myśl. Myślę, że tą rolę taką też niezwykle ważną odgrywają wolontariusze. Tutaj pan profesor, pan rektor zechciał wspomnieć też o tym problemie obecnym, gdzie w czasie pandemii no, mamy ograniczenia też w tym kontakcie i to pokazuje też, jak ważne jest to, że możemy być z drugim człowiekiem. Myślę, że ta rola wolontariuszy jest nie do przecenienia i wydaje się, że powinniśmy też w naszych działaniach, które podejmujemy na rzecz organizowania jednostek, ich rozwijania, opieki paliatywnej, hospicyjnej, także dbać o to, aby ci wolontariusze no, byli jakby pełnoprawnymi członkami naszego zespołu. Oni nie zastępują oczywiście profesjonalnej opieki, którą sprawują inni członkowie, ale w znakomitym jakby, w znakomitej części ją uzupełniają i powodują, że często są bardzo bliskimi osobami dla chorych i mogą rzeczywiście w szerokim stopniu zapewnić to wsparcie, o którym państwo wspominali, właśnie nie tylko wsparcie w sensie medycznym, które bardziej my dajemy, ale to wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe, tak aby pacjent cały czas miał poczucie, że jest ważny i że jego obecność jest z nami ważna, niezależnie od tego, że choroba jest nadal obecna i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Także wydaje mi się, że ta rola wolontariuszy jest nadal bardzo znaczna i ona powinna być cały czas przez nas podkreślana i powinniśmy stwarzać też warunki dla tego wolontariatu. Także to będzie niezwykle istotne, jakby aby wolontariusze nadal mogli pomagać pacjentom i rodzinom. Dziękuję bardzo. I skoro mówiliśmy już o wolontariuszach i wolontariacie, to chciałabym też przyglądnąć się chwilę działalności hospicjum. Czy mogłabym prosić panią doktor Stokłosę o kilka słów na temat tego, w jaki sposób hospicjum funkcjonuje, jak działalność ta zmieniała się na przestrzeni lat? Bardzo dziękuję za zaproszenie i muszę powiedzieć, że jest to w takim terminie, akurat się to spotkanie odbywa, kiedy w przyszłym tygodniu, we wtorek, będziemy mieli rocznicę 40-lecia powołania Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Świętego Łazarza. 40 lat hospicjum służy chorym, ale jego powstanie
zrodziło się w zasadzie z potrzeby przyjścia z pomocą człowiekowi, który był chory na chorobę nowotworową, który nie miał pomocy, jak pozostawał w domu. Ja pamiętam te lata, kiedy jeżeli ktoś mówił w rodzinie, że właśnie jego bliski ma rozpoznaną tą chorobę i już w zasadzie jest w takim stadium, że jest w domu i nie ma już właśnie jakiejś nadziei na wyleczenie, to w ten czas wszyscy mówili, będziecie bardzo biedni, będziecie musieli się zmagać z wieloma problemami, będziecie musieli mieć właśnie te noce czuwania nad bliskim i to właśnie bliskim, który cierpi. I ta grupa ludzi, która w Krakowie powołała właśnie to towarzystwo, chciała po prostu wprowadzić w tą bezradność i bezsilność ludzi, którzy z jednej strony odchodzili, a z drugiej strony opiekowali się nimi, właśnie chcieli po prostu służyć im z pomocą. I to wiemy już, że oczywiście wzorowali się też na już działającym hospicjum w Anglii, hospicjum Świętego Krzysztofa, która założyła inicjatorka tej opieki, pani dr Cecily Saunders, ale i też wzorowali się właśnie na opiece prowadzonej w Krakowie w latach 50., 60. i 70. na początku przez panią Hannę Chrzanowską, tą domową opiekę dającą wsparcie chorym, ale głównie wyszukujących chorych, którzy nie mieli rodziny. Kto tworzył to towarzystwo? Towarzystwo tworzyła grupa, która składała się zarówno z lekarzy, jak i pielęgniarek. Głównie to byli lekarze pracujący w szpitalu Żeromskiego i dr Deszcz i w Instytucie Onkologii. Pani docent Janina Kujawska-Tener, pani Krystyna Smolak, pani Maria Leńczyk. To byli lekarze prekursorzy po prostu tego ruchu w Krakowie, który się rozwijał i który służył chorych, ale do nich w tej grupie inicjujący byli tak samo i prawnicy, i byli architekci, i byli inżynierowie. Także była to bardzo duży przekrój społeczeństwa, który chciał po prostu, żeby towarzystwo powstało, działało i żeby rozwijało się po prostu dla opieki nad człowiekiem, który był w ten czas chory na choroby nowotworowe i żeby mogli też i wspierać rodziny. Tak się stało, że od razu, od początku, jak powstała grupa inicjująca, stwierdzili, że oni wybudują taki dom też dla chorych właśnie. Jak pamiętamy wszyscy, że mieliśmy w ten czas przeważnie mieszkania M3 i w ten czas przyjęcie swojego bliskiego i opiekowanie się nim też stwarzało bardzo wielki problem. I dlatego też i uważali, że taki dom będzie właśnie potrzebny dla tych chorych, którzy nie mają odpowiedniego właśnie gdyby komfortu w tym ostatnim okresie swojego życia. Od razu mówili, że to towarzystwo i ta działalność ma się opierać zarówno na profesjonalnych przedstawicielach służby zdrowia, jak i na wolontariuszach, społecznikach, którzy wkładają też swój po prostu czas, poświęcają, ale i też swoje jakieś doświadczenia życiowe, ale i zawodowe, żeby to towarzystwo mogło po prostu działać. No i działało przez 40 lat, miało takie 3 etapy. Pierwsze 10 lat to działalność typowo wolontaryjna, bo wszyscy w ten czas nie byli pracownikami, byli wolontariuszami, była opieka tylko domowa, zespoły chodziły do domów, byli oczywiście już i koordynatorzy tej opieki. Następne 10 lat to, wiemy, w Polsce lata 90. to był duży rozwój tej opieki, i to zarówno opieki w sektorze publicznym, jak i właśnie w sektorze trzecim, czyli tym pozarządowym, powstawało wiele takich stowarzyszeń, fundacji, które na wzór naszego i gdańskiego
Hospicjum Palatinum starało się w swoim miastach czy w swoim otoczeniu właśnie budować takie zespoły opiekujące się chorymi, w ten czas głównie, którzy byli w domach. Następny okres, po tym okresie jak gdyby takich bardzo intensywnego rozwoju tej opieki, to potem przyszła sprawa już i jak ona ma być prowadzona, wejście już pracowników, bo się okazało, że nie może być powiedzmy opieka prowadzona wyłącznie na wolontariacie. No i w ten czas tak samo nasze towarzystwo powołało poradnie leczenia bólu i opieki paliatywnej, którzy byli pracownicy już. I jednym z tych pracowników doktor Grondalski, który służył w ten czas chorym naprzód jako wolontariusz, a potem jako pracownik, ale też i właśnie były pielęgniarki. Ta opieka rozwijała się w Polsce i sądzę, że wszyscy mniej więcej wiemy, jak ten rozwój w ten czas wyglądał. Na pewno zasługi tutaj duże były i profesora Łuczaka, i pani docent Janiny Kujawski-Tener, żeby powstała już i specjalizacja z medycyny paliatywnej dla lekarzy i specjalizacja z opieki paliatywnej dla pielęgniarek. Więc ten rozwój szedł po prostu tak, można powiedzieć, bardzo... Przez lata widać było po prostu ten rozwój i zachodzące zmiany. Oczywiście było pytanie, jeżeli przestaliśmy być tylko wolontariuszami, to było z czego ma być finansowana ta opieka. No i w ten czas właśnie zaczęto też i odpowiednie ustawy spowodowały, że ta opieka była kontraktowana naprzód przez kasy chorych, po czym teraz przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli jest to opieka, która jest wpisana w tej chwili w całą właśnie opiekę, która jest zdrowotną, która jest w naszym państwie. Ale jest pytanie, tutaj raz były takie właśnie, wszyscy Państwo w zasadzie mówili, że nie wszyscy w tej chwili nadal, chociaż ten rozwój był bardzo prężny w tych latach, w zasadzie do roku 2014, to był bardzo prężny rozwój, ale nie wszyscy chorzy mogą z tej opieki korzystać. I ci, którzy właśnie już nie mogą wyzdrowieć. W tej chwili uważam, jest taki czas, kiedy trzeba zastanowić się właśnie, jakoś podjąć jakieś działania i są podejmowane, bo wiemy wszyscy, że wszyscy się zastanawiają i tutaj były wypowiedzi i ta książka, o której w tej chwili mówimy właśnie, zawiera w swoich właśnie wypowiedziach autorów, zawiera też i jak gdyby wytyczne, jak gdyby propozycje, o którym tutaj była mowa już, że trzeba połączyć to, żeby można było zwiększyć właśnie dostępność, to trzeba ją połączyć z opieką tą podstawową i trzeba po prostu też, i jest takie w tej chwili pojęcie podstawowa opieka paliatywna. Dwie wypowiedzi w książce, dwa artykuły dotykają bardzo dokładnie tej potrzeby jakiegoś właśnie zbliżenia tych dwóch grup lekarzy i pielęgniarek, ale z drugiej strony też i właśnie mówimy o specjalistycznej opiece paliatywnej, która byłaby tą właśnie opieką, do której mogliby się zwracać zarówno ci pracujący lekarze czy pielęgniarki, które pracują w pozach, jak i tej podstawowej opiece paliatywnej. Przypuszczam, że następne miesiące będą też i poświęcone temu tematowi, żeby rzeczywiście można było służyć temu choremu i jego rodzinie w tym ostatnim okresie życia, ale wszystkim, którzy tej opieki potrzebują. Ona nie jest prosta do spełniania, dlatego że
dlaczego właśnie jest tak ważne, żeby połączyć tą opiekę z lekarzem rodzinnym, bo nie do wszystkich miejscowości można dotrzeć, nie do wszystkich, do wszystkich chorych będących w opiece domowej może po prostu bardzo szybko czy wielokrotnie przyjechać taki zespół i dlatego też ten lekarz rodzinny jest tak bardzo potrzebny, żeby też i był włączony w tą grupę właśnie, która zajmuje się tym chorym. Przypuszczam, że może uda się po prostu jakoś wypracować taki model, żeby ta opieka była, bo jak ktoś się pyta, czy opieka hospicyjna jest potrzebna, ja nie jestem ani lekarzem, ale uważam, że jest szalenie potrzebna. Dlaczego? To nie tylko chodzi o to, że możemy zwalczyć ból i możemy po prostu dać możliwość po prostu jakiejś ocenieniu, jak możemy skutecznie walczyć z takimi niepożądanymi objawami, które są przy tej chorobie, ale jesteśmy właśnie ta druga część, to wsparcie, o którym i wszyscy wiemy, i mówiła pani profesor, rodzinie, ta rodzina, która podejmuje tą opiekę i której bardzo często mówią, nie, nie, państwo sobie nie poradzą, a my pomówimy, nie, państwo sobie poradzą, tylko musi być ktoś, kto przyjdzie i po prostu pomoże i powie po prostu, jak się należy opiekować. I dlatego też to wsparcie rodziny jest bardzo ważne. I na koniec ten wolontariat, jakby podsumowując, ten wolontariat w tej właśnie roli jest bardzo istotny. To mówiliśmy i mówił profesor Lefert i mówił pan profesor Brodzicki i wszyscy, że wolontariat jest istotną sprawą, jeżeli jest odpowiednio oczywiście przeszkolony, bo nie może być to człowiek, który nie jest przeszkolony, jeżeli ma dawać wsparcie rodzinie. Ale wolontariat też jest nieoceniony w tej opiece. Ja pamiętam, że właśnie w tamtych latach jeszcze, jak były zespoły wolontaryjne, to wolontariusze służyli rodzinie w sytuacjach, kiedy oni się też bardzo bali. Oni mówili, my sobie nie poradzimy i ten wolontariusz jechał i tam był po prostu przez okres agonii, na przykład spędzając z nimi, żeby właśnie mógł po prostu tak samo służyć swoim doświadczeniom i swoją pomocą. Także sądzę, że te 40 lat, które w Krakowie jesteśmy i mamy pewne doświadczenie, którym się możemy dzielić, będzie jakby owocowało też i w dalszym tym rozwoju. A na koniec ja bym chciała, sądzę, w imieniu całego naszego towarzystwa bardzo gorąco podziękować, że przed 5 laty pan, jego magnificencja dyrektor Wojciech Nowak podjął tą inicjatywę, żeby się te właśnie konferencje odbywały razem z panem rektorem Grodzickim, naprawdę byli, spowodowali, że możemy mówić po prostu o tej opiece i możemy przekazywać też doświadczenia i dlatego bardzo dziękuję panom rektorom, a sądzę, że też i podziękowanie dla obecnego magnificencji pana rektora Popiela, że nadal będziemy mogli te konferencje prowadzić. Pani prezes już rozpoczęła podsumowanie, więc chciałabym prosić państwa, moich szanownych gości, czy chcieliby parę słów na zakończenie naszego spotkania powiedzieć? Panie ja rektorze? Powiem, jeżeli można, tylko dwa zdania, powiem tak, to ja to traktuję jako obowiązek. To znaczy wszystkie funkcje wiążą się też z obowiązkiem w życiu i to jest obowiązek uczelni, żeby tutaj tą rolę spełniać i tutaj nie ma o czym dyskutować. To proszę nie dziękować, tylko myślę, że róbmy dalej. Im więcej możemy, tym lepiej dla chorych i dla rodzin, bo taka jest nasza rola. Także to traktuję jako obowiązek i jeszcze raz dziękuję, że państwo chcą z nami współpracować. Ja bardzo dziękuję, mówię, bo to jest, może też jesteśmy jakimś przykładem też i dla innych uczelni, że takie właśnie można wspólne, kilkuletnie
spotkania organizować i mówić, które też znajdują oddźwięk przecież w społeczeństwie. Ja nie powiedziałam, pan doktor Grondalski napisał w tej książce bardzo piękne zdanie dotyczące dalszej tego wyzwania, które stoi przed nami, właśnie dotyczące tej opieki, która jest prowadzona, a która ma być, jak ma być prowadzona dalej. Mówi, że oprócz właśnie pracowników ochrony zdrowia konieczne wydaje się także budowanie szerokiego wsparcia społecznego dla pomocy chorym w ramach programów współczujących społeczeństw. Chodzi o to, że nie tylko pracownicy, nie tylko wolontariusze, ale są i nie tylko ci, którzy po prostu włączają się jako darczyńcy czy jak i społecznicy, ale całe społeczeństwo w zasadzie powinno być włączone w to poznanie tej opieki, bo to daje też możliwość właśnie refleksji nad swoim życiem. Bo oprócz tego, że opiekujemy się chorymi, którzy odchodzą, to jeszcze przy tej okazji my zastanawiamy się też nad swoim życiem, nad swoim odejściem, nad właśnie tym, jak mamy po prostu i komu służyć. Szanowni Państwo, czy... Ja chciałem jeszcze dołączyć do tego, co Pani Prezes powiedziała i Pan Rektor. Mimo wszystko na przekór Panu Rektorowi podziękuję władzom i Kolegium Medicum UJ i władzom całego Uniwersytetu Jagiellońskiego za to, że dostrzega tą problematykę i poświęca jej jednak tak wiele uwagi i w tak szerokim spojrzeniu, które chyba teraz najszerzej zarysowała nam Pani Prezes. Także ja te wszystkie Państwa mądre słowa i zdania biorę ze sobą. Mogę obiecać, że będę starał się to w jakiś sposób włączyć w standardy opieki paliatywnej, które opracowuje nasz zespół, które być może wyjdą trochę naprzeciw temu, co było też mówione o tych problemach, które niestety znam też. Ale mimo wszystko chciałbym to zakończyć optymistycznie, tak jak pan profesor Jan Dobrogowski powiedział, że pomimo wszelkich trudności perspektywa przed naszą dziedziną jest dobra. Także myślę, że to spotkanie to chyba potwierdziło, że mamy takie szerokie spojrzenie wielowymiarowe i jeszcze raz za to dziękuję, za możliwość udziału w tym spotkaniu Państwu, za organizację i obecność tu szczególnie pana rektora, ale też pana profesora Wordliczka i pani profesor Beaty Tobiasz-Adamczyk za te mądre słowa, panu doktorowi Grondalskiemu, no i pani prezes, która tu podsumowała chyba te 40 lat, bo to wszystko zaczęło się właściwie w Krakowie, później było kontynuowane w Gdańsku, w Poznaniu, no i ta opieka funkcjonuje jednak w całym kraju, także jeszcze raz za to wszystko dziękuję. I jeżeli można, ja sądzę, że no pani redaktor zapytała mnie o kwestię tej medycyny zintegrowanej. Ja myślę, że to nasze spotkanie świadczy dobitnie o tym, że ta integracja zarówno różnych specjalistów, jak i nieprofesjonalistów, to jest warunkiem tego, żeby rzeczywiście mówić o tym problemie i starać się działać, no bo sądzę, że to nie tylko kwestia chorych cierpiących z choroby nowotworowej, to co mówił wcześniej profesor Grodzicki, no, zaczyna być przed nami ogromny problem związany ze wszystkimi tymi terminalnymi stanami chorób nowotworowych, no bo jednak medycyna jest na tyle doskonała, że jesteśmy w stanie tak naprawdę no, do pewnych możliwości medycyny doprowadzać tych chorych. Później się medycyna kończy, no i już nie możemy dalej działać w obszarze terapii daremnej, no i ten problem musimy rozwiązywać już wspólnie, dbając o to, żeby te wszystkie wymiary, o których tak znakomicie opowiada zawsze pani profesor Tobiasz Adamczyk, naszego życia, żeby one również były zachowane no, w tym komforcie związanym z jakością życia w tym ostatnim jego okresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor, czy chciałaby pani jeszcze coś dodać? Mam ten pogląd, że
niestety musi być, czy niestety musi być ta wielowymiarowość podchodzenia do osoby chorej, że ten taki tradycyjny model nastawiony wyłącznie na najlepszą opiekę ze strony profesjonalistów medycznych jest niewystarczający, że żeby rzeczywiście ta jakość życia chorych, nawet w kresie życia, była dobra, no musi być jednak wielkie wsparcie ze strony profesjonalistów niemedycznych, prawda? Przede wszystkim psychologów, przede wszystkim socjologów, nawet powiedzmy filozofów, czy osób, które dostarczają wsparcie duchowe, ale tylko w takim bardzo ogólnym ujęciu jest szansa, że te wszystkie stresy towarzyszące odchodzeniu przez osobę chorą, ale także stresy, które są wielkie i jakby dotyczą tych osób, które towarzyszą choremu, ale także stresów, które wiążą się z tym, że osoba chora odchodzi, a rodzina czy bliscy przyjaciele zostają, musi być w takim ujęciu wszystko brane pod uwagę. I tutaj tak mi się wydaje, że te konferencje, któreśmy robili, mam nadzieję, że kolejne konferencje będą właśnie sprzyjały takiemu wieloaspektowemu, wielowymiarowemu ujmowaniu każdego zagadnienia. Bardzo dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Chciałem też, żeby Państwo pamiętali o zespole redakcyjnym, który przygotowywał w pocie czoła tą książkę. To jest niezwykle trudna praca i bez zespołu redakcyjnego no nie byłoby możliwe wydanie w obecnym kształcie tej książki, która rzeczywiście no, reprezentuje bardzo wszechstronną wiedzę i no, jeszcze raz zachęcam do tego, żeby się zapoznać z jej treścią. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Omówiliśmy kilka tematów, które są zawarte w tej książce. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nią. Jest ona dostępna na stronie wydawnictwa. Szanowni Państwo, moi znakomici goście, bardzo serdecznie dziękuję za to, że zgodzili się Państwo przyjąć zaproszenie do udziału w tym spotkaniu, za te niezwykle ważne słowa i od razu chciałam zaprosić do udziału, myślę, że tu w imieniu organizatorów, do udziału w kolejnej konferencji i kolejnych, miejmy nadzieję, bo temat jest niezwykle ważny, trudny, ale ważny i kiedyś każdy z nas będzie musiał się z nim zmierzyć. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu raz jeszcze dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękuję. Do widzenia.